Ten pieruch to słodycz tak tylala, on życie ludziom umila. On stany małżeńskie łagodzi i słodzi, więc lubią go starzy i młodzi. I stałam się jak pokraka, i każdy mną gardził i rzucał jak pagą. I mąż mnie zostawił i innej się czepił, bo mnie się pierożek rozlepił. Ten pieruch to słodycz tak tylala, on życie ludziom umila. On stany małżeńskie łagodzi i słodzi, więc lubią go starzy i młodzi. A może ktoś z was ma chętkę na wdówkę, co ładną ma buzię, cieplejszą gotówkę, co umie zgotować piroga z śmietaną, ten piruk to rzecz ukochana. Ten piruk to słodycz tak tylala, on życie ludziom umila. On stany małżeńskie łagodzi i słodzi, więc lubią go starzy i młodzi. Ten piruk to słodycz tak tylala, on życie ludziom umila. On stany małżeńskie łagodzi i słodzi, więc lubią go starzy i młodzi. Szanowni Państwo, powiem Państwu tak. Nie tylko pierogi, nie tylko dożynki, ale także można powiedzieć piękny głos Voice of Poland. Zróbcie dla niego wielki hałas, kochani! Dziękujemy bardzo i o to chodzi w naszej gminie. Szanowni Państwo, jak już mówiłem, po raz 20. 20. już jesteśmy w Czarnymborze na święcie pieroga. I nasze dożynki, niepowtarzalne jak co roku.
I kapela Janicki, która prowadzi muzycznie. Kochani, wielkie brawa na kapelę Janicki. Szanowni Państwo, przed Państwem nie tylko kapela Janicki, wspomagana w Zdolskie Kutki. Witamy bardzo serdecznie w Czarnym Borze. A ty już do domu masz? A ty masz kusz do domu? No bo twój zielony, czerwony kusz był na szafie. Powitajmy ich jeszcze raz gromkimi brawami. Witamy w gminie Czarny Bór gości. A kochani, witamy bardzo serdecznie sołectwo Czarny Bór i wielkie brawa! Sołectwo Grzędy! Sołectwo Witków! Sołectwo Jaczków! I goście, którzy są razem z nimi, wielkimi brawami. Ale momencik, momencik. Jeszcze jedna niepowtarzalna ekipa to Borówno! Poproszę miłych gości o powstanie. To jest ten moment. Do hymnu! Masz, masz, obrosy, ziemi, głos, nie ma nas, nie.
Stoczni. Szanowni Państwo, spotykamy się w Czarnym Boże, gminie Ludzi z Pasją. Dla nas jest dzisiaj wyjątkowy dzień, dlatego pozwolę sobie troszeczkę złamać protokół dyplomatyczny. Myślę, że mi wybaczycie. Drodzy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, pszczelarze, sołtysi i mieszkańcy gminy Czarny Bór. Wielu znakomitych gości nas dzisiaj odwiedziło, żeby wam podziękować za trud zebranych plonów i za łaskawość Boga, że ziemia wydała te plony. I tak są wśród nas parlamentarzyści, starostowie powiatu wałbrzyskiego, starostowie powiatu kamiennogórskiego, są radni każdego szczebla samorządowego, są proboszczowie, kustosz krzeszowski, jest wśród nas wielu prezesów spółek samorządowych, państwowych spółek, są też i kierownicy, dyrektorzy jednostek samorządowych, są wśród nas również prezesi spółek prawa handlowego, są wśród nas wójtowie, burmistrzowie, ale też i byli marszałkowie. I na końcu z nami świętują starostowie dożynek. Dożynek czarnoborskich, pan Bolesław i Maria, który jednocześnie jest sołtysem wsi Czarny Bór. Jaka jest dzisiaj wieś? Kiedyś kojarzyła się z ubóstwem, biedą, a nawet z takimi obraźliwymi zwrotami. I wielu mieszkańców wsi uciekało do miasta, żeby sobie poprawić jakość życia. W tej chwili wieś zupełnie inaczej wygląda. Jest w pełni zmechanizowana, posiada bardzo dobrą infrastrukturę drogową, ale również też ośrodki kultury, biblioteki. To wszystko jest na wysokim poziomie i ta jakość życia znacząco się poprawiła, ale nawet powiem, że nie różni się od miejskiego. Wręcz przeciwnie, to w tej chwili kierunek jest odwrotny. To miasto, czy ludzie z miasta chcą mieszkać na wsi. Ale często, dlaczego akurat wieś tak pozytywnie się zmienia? Myślę, że to, co dzisiaj się wydarzyło, czyli te wszystkie obrzędy, które jeszcze są przed nami, czyli pielęgnowanie polskiej tradycji, szanowanie wartości chrześcijańskich, ale przede wszystkim szacunek wzajemny, troska o wspólne dobro, powoduje to, że nasze gminy wiejskie rozwijają się, a miasta zatracają swoją funkcję. Ale czasami też widzimy zagrożenie jako mieszkańcy wsi, że ci przybysze z miasta przyjeżdżają i chcą zmieniać nasze tradycje, naszą kulturę. Nie dajmy się. Zobaczcie Państwo, jakiej wspaniałej gminie mieszkam, wspaniałych ludzi mam. Otrzymałem na samym początku, jak wchodziłem tu na stadion, od atrakcyjnych, to jest Stowarzyszenie Seniorów, podziękowanie za to, że dobrze gospodarzę. Własnoręcznie wykonano maskotkę. To jest dowód na to, że jesteśmy bardzo dobrą wspólnotą. I tego bym sobie życzył wam wszystkim. Życzę miłej zabawy, udanego pobytu w naszej gminie, żeby tylko wywieźć stąd same wspaniałe wrażenia. Tego wam serdecznie życzę. I chciałbym jeszcze na koniec przywitać naszych sąsiadów zachodnich, Hansa Jurgena Szena, który od
parę lat temu zadzwonił, zapytał, czy bym się spotkał, bo on widział te doskonałe wszystkie nasze zmiany. Jak również wzdolskie kołowrotki, którzy przedstawią nam przepiękny obrzęd międlenia lnu. A wiemy doskonale, że nasz region kiedyś słynął z lnu. Przecież takie niedawno jeszcze funkcjonujące dobrze zakłady lniarskie w Kamiennej Górze. O tym doskonale pamiętamy i zobaczycie Państwo, jak ta wieś wyglądała jeszcze nie tak dawno. Jak te obrzędy miały duży wpływ na to, żeby przetrwać na tej wsi, żeby wzajemnie sobie pomagać, i to jest ta siła motorowa. Wzajemna pomoc, życzliwość i szacunek. I tego Wam jeszcze na koniec serdecznie życzę. Brawo. Szanowni Państwo, powiem Państwu tak, piękne słowa, piękne przemówienie, ale panie wójcie, tu nie ma co mówić. Dobry gospodarz, to samo leci w pięknie. Jeszcze raz poproszę o duże brawa dla gospodarza naszej gminy, pana Adama Góreckiego. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze raz nadmienić, że Dożynki Gminne 2024 i 20. Dolnośląskie Święto Pieroga, a patronatem honorowym jest starosta wałbrzyski Leonard Górski, którego zapraszam tu bardzo serdecznie i my go zaprośmy także głośnymi brawami. Szanowni Państwo, przed Wami starosta wałbrzyski, pan Leonard Górski. Pan starosta marynarkę ściągnął, bo się wydawało, że jest ciepło. To nie jest ciepło, panie starosto. To jest tylko uśmiech na twarzy i ten uśmiech tak grzeje. Jeszcze raz, szanowni państwo, poproszę o gromkie brawa. Na scenę wchodzi patronat honorowy 20. Święta Pierogów. Starosta wałbrzyski, pan Leonard Górski. Oddaję mikrofon. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szczególnie gorąco witam wszystkich rolników, sadowników. Wszystkich, którzy uprawiają ziemię i dzięki tym osobom możemy my wspaniale później spędzać okres zimowy i cały okres do następnych siewów. Dożynki to czas, kiedy rolnicy zaczynają swój odpoczynek, bo zakończyły się prace ziemne, zakończyły się sianokosy. I w tym momencie nadszedł upragniony czas, w którym możecie wy odpoczywać. Cały zarząd starostwa powiatowego jest bardzo blisko was. Dzięki temu wspieramy was, zawsze jesteśmy obok i życzymy wam dużo odpoczynku, wzajemnej miłości, radości. Spotykajcie się ze sobą, rozmawiajcie ze sobą, cieszcie się swoją obecnością. Wszystkiego dobrego. Wielkie brawa, kochani. Starosta wałbrzyski, pan Leonard Górski, przemawiał. Szanowny panie wójcie, drogi Adamie, panie starosto, państwo parlamentarzyści, wszyscy zaproszeni, przywitani tutaj goście według stopni godności, a przede wszystkim wy, drodzy rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, pszczelarze, wszyscy, którzy żyjecie z pracy na roli, chciałbym krótko, ale bardzo serdecznie podziękować wam za ten ogromny trud pracy przez ubiegły rok, za te zebrane plony, za to, że możemy się cieszyć naszym powszednim chlebem na codziennym stole w naszych domach. Dzisiaj jest wielkie święto w gminie Czarny Bór. To nie tylko święto rolników, ale także myślę, że całej społeczności gminnej. Drodzy państwo, chcę serdecznie powiedzieć, że jesteście wspaniałą społecznością. Ludzie z pasją, gmina z pasją, bardzo przyjazna. Zresztą widać, drodzy państwo, jak te dożynki są pięknie zorganizowane. To zasługa pana wójta, to zasługa starostów dożynkowych, wszystkich sołtysów, kół gospodyń wiejskich. Gratuluję wam tych pięknych wieńców dożynkowych. Pozdrawiam serdecznie zespół ludowy, który tutaj będzie występował. Proszę państwa, gmina Czarny Bór to chyba najbardziej górska i najbardziej góralska gmina na Dolnym Śląsku. To oczywiście zasługa wójta Adama Góreckiego i wspaniałej kapeli góralskiej Janicki. Jesteście wizytówką, zarówno pan wójt,
ale także zespół Janicki Czarnego Boru. Drodzy Państwo, życzę Wam udanych dożynek, radosnego świętowania, smakowania także pierogów na festiwalu Pieroga i bądźcie dalej tacy wspaniali, przyjaźni, serdeczni, bo myślę, że bardziej cenne od tego, że gdzieś tam wybuduje się droga, chociażby ostatnie otwarcie S3, wspaniałe okno na świat, też blisko tutaj do Czarnego Boru, czy szkoła, czy inna infrastruktura, która służy nam na co dzień. Najważniejszy jest człowiek, najważniejsze jest serce, przyjaźń i poczucie wspólnoty, że wszyscy nawzajem się szanujemy, bez względu na to, skąd przychodzimy, jakie mamy poglądy. Chciałbym zapewnić o tym, że jako parlamentarzyści ziemi wałbrzyskiej będziemy nadal wspólnie wspierać wszystkie działania pana wójta Adama Góreckiego i wszystkich samorządowców regionu wałbrzyskiego. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Wielkie brawa. Panowie, zróbcie wielki hałas dla starościny! A wy, wspaniałe panie, powitajcie głośnym hurra starostę dzisiejszych dożynek, pana Bolesława. Ale momencik, nim oddam państwu mikrofon, to chciałbym też przedstawić gościom, którzy nie znają naszych starostów, a opowiedzieć o nich dwa krótkie słowa, a może trzy. Szanowni Państwo, nasi starostowie prowadzą około 20-hektarowe gospodarstwo rolne w Czarnym Borze od 1981 roku. Brawo! W uprawie dominują zboża, takie jak pszenica, pszenżyto i owies. Zajmują się także hodowlą bydła mlecznego. Uwaga! Państwo Kaliszowie od wielu lat aktywnie uczestniczą w życiu społecznym gminy. Pan Bolesław jest radnym gminy Czarny Bór oraz pełni funkcję sołtysa Czarnego Boru. Brawo! Szanowni Państwo, to nie koniec. Małżeństwo należy również do koła gospodyń wiejskich w Czarnym Borze. Powitajcie jeszcze raz wielkimi brawami starostę i starościnę dzisiejszych dożynek. I oddaję teraz mikrofon. Zapraszam tutaj gospodarza, pana wójta gminy Czarny Bór. Będzie przekazanie chleba gospodarzowi do żynek. Drogi gospodarzu. Drogi gospodarzu, przyjmij od nas ten bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża z naszych pól. Uszanujcie go i gospodarujcie nim tak, żeby go nikomu nie zabrakło. W naszej gminie i powiecie nigdy, nigdy nie zabrakło. Obiecuję, że będę dzielił sprawiedliwie, ale nie oznacza, że równo. Ale zapewniam, że w żadnym domu chleba w naszej gminie i w regionie nie zabraknie. Szanowni Państwo, poproszę o gromkie brawa. Zaczynamy obrzędy dożynkowe Misterium Chleba. Rozpoczyna się właśnie Misterium Chleba. Wójt gminy Czarny Bór i goście zaproszeni częstują mieszkańców, gości przybyłych na 20. święto pieroga i kolejne dożynki w Czarnym Borze z swojskim wypiekiem chlebem. Oh,
przed Państwem rozpoczęło się Misterium Chleba. Rozpoczęli żeśmy obrzędy gorzynkowe. A te, co się myją, to będzie oczy zamykają, nic nie widzą. To nie co ty później se łocy obetrze i z owocy to balio? Co by opowiadał? Nie balio? Nie balio. No gotuj co? A to jest przecież trumna. Jak to trumna? Ten, co ją zrobię, to ją sprzedał do zysku. Ten, co ją kupię, to im umo. A ten, co ją mo, to im nie widzi, bo to będzie z niebostych pewnie rzeczy, to ja. No przecież, no. Słuchaj tak. Koniec tego opowiadania i jedzenia. Bierzemy się do roboty. Józek, ty z Frankiewiczka do swojej roboty. Te maturu tu wszystko pościągajcie. Jak będziecie wracać, to tam na wygunie pasą się krowy. Przebijcie krowy. I jak pójdziecie do domu, to mi dzieci, dzieciaków dobrze pilnujcie, bo wczoraj się Hania poparzała po krzywach. A wy jesteście policjami przy płocie. No dobrze, bo będzie zdrowsza, nie będzie chorowała. Ale jak lecała, to jesteście uciekli do sąsiadów. Pierwszy raz w życiu tak piękny spektakl zobaczyłem. Wielkie brawa dla Stowarzyszenia Zdolskiej Kołobrotki za przekazanie nam obrzędu miedlenia lnu. Wielkie brawa dla nas. Pana wójta Adama, ale żeby nie czuł się samotnie, to zaprosimy także małżonkę Ewę. Zapraszamy na scenę. Wójta Kiewicza Dór wraz z małżonką. No, dajemy tutaj pojedlicę. Zrobimy próbę, zobaczymy co to... Jeszcze migaweczka. Dawa, dopingujemy! Hop, 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 hop! Widać, że są dobrymi gospodarzami. Widać to po gminach i gminach. Jeszcze jedna przestroga dla pana wójta, ma o swoją piękną żonę dbać, kochać, szanować, bo jak będzie rano w łóżku. Dziękujemy. Powiem panu tak, to nie grozi, bo... Święto wszystkie czarownice są najsilniejsze w Europie. Góry rzeczywiście są... ...się zbliża, prowadzi go niepowtarzalna i jakże znana nie tylko na Dolnym Śląsku. Ale mogę powiedzieć całej Polsce. Piękna kotarka. Więc bardzo mi podziękujemy jeszcze raz brawa. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Zniemy nietypowo, bo chciałem jechać po kolei, ale z tego co wiem, jest farmacja, muszę szybko do pracy. Jechać? Więc tu pani Haciela Borna. Ale jeszcze tutaj proszę. Komisja konkursowa jest proszona tutaj do mnie, która oceniała i jeszcze będzie oceniać tutaj. Zapraszam także starostów, pana Wolesława. Tu, do pana kolegi. Oraz starosty Wałbrzyskiego. Ja się pani bawi. Super. Bardzo smaczne jedzonko i super jest klimat. Szanowni Państwo, poproszę o gromkie brawa przed wami, bo równo. Szopióreczka się odzywa, idą, idą plonem żniwa.
brzęczą sierpy, brzęczą kosy, ciężkie ziarnem lecą kłosy. Co powiążą ciężkie snopy, to składają je na kopy. Dobra ziemia, łaska Boża, będzie chlebek z tego zboża. Zachodzi słoneczko, skoro masz zachodzić, bo nie rąski polą, z tym sierpem chodzić, bo nie rąski polą, z tym sierpem chodzić. Rąski robić, nóżki bolą chodzić. Zachodź, słoneczko, skoro masz zachodzić. Zachodź, słoneczko, skoro masz zachodzić. I idzie Mureczka czarna, nie biała, idzie gromadka duża, nie mała. Otwórz im, Panie, szerokie wrota, niosą nim wianek ze szczerego złota. Otwórz, Panie, okiennice, prowadzimy przewodnicę. Plon niesiemy, plon! Całe żniwa przodowała, wszystkich ludzi pociągała. Plon niesiemy, plon! Powróć się do koła, wionecku na głowie, wionecku na głowie. Niech ci się przypatrzą książęta panowie, niech ci się przypatrzą książęta panowie. Postawię wioneczek na tej białej tacy, na tej białej tacy, niech ze talarami pod migo zapłaci, niech ze talarami pod migo zapłaci. Hej, niech ze pon gospodarz za wionek zapłaci, a syćkie nieszczęście we wsi się zatraci. Wóz ze gospodyni wionecek na głowę, a płotę dosyć kik z pola wygłoś zemowe. Dziękuję ja wam, moje miłe dziadki, żeście pozbierali mój plon do gromadki. Dzięki waszej ciężkiej pracy chleb na stole każdy zobaczy. Wieniec już się złotem mieni, wasz trud w plonie się zieleni. Za te dary wam dziękujemy, żyć w szczęściu wszyscy będziemy. Zapraszam, kochani, na jadło, na poidło. Chodźcie tu, moje kochani. Teraz, moi mili, czas na świętowanie. Tańczmy i śpiewajmy, oto nasze zadanie. Dożynki, dożynki, czas wielkiej radości. Niechaj w każdym domu chlebek wita gości. Hej, muzyka, zagrojcie znów! A my prosimy o wielkie brawa dla nich! Sołectwo porówno!
brawo w rytm muzyki. No! Niepowtarzalni, prosto z Borówna, nasi goście. A przygotowuje się, uwaga, przygotowują się grzędy. Za chwileczkę powitamy grzędy. Także Państwa proszę właśnie o to, o tą energię. Przed Państwem sołectwo grzędy! Duże brawa dla nich! Możemy im śmiało zaśpiewać! Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana do białego rana! Jeszcze! Oj dana! A szykuje się sołectwo Czarny Mur! Pięknie dziękujemy! No super śpiewacie, kochani! Brawo dla Was! Przygotowuje się Czarny Bór, kochani. Powitajmy wielkimi brawami. Wieniec Czarnego Boru! Brawo, brawo! Już są z nami tutaj, brawo! Dniami i nocami, czy też was?
ojcom naszym, do rąk go oddamy. Potem ojcom naszym, do rąk go oddamy. Matka pocieszenia ładnie się uśmiecha. Błogosławi wszystkim, że nie brak pokrywa. Błogosławi wszystkim, by nie brak pokrywa. A w tym naszym wieńcu szybko się ukryło, żeby w naszych wioskach szczęśliwie się żyło. Brawo, kochani! Wielkie brawa. Powiem Państwu tak. Spokojnie śpiewały, ale jakże pięknie. Duże brawa dla Jones! A kochani, przygotowuje się z tego, co widzę, Witków. Czarny Bór, przepraszam, dobrze, bo ja z Grząd jestem, dlatego mi się tak myli, wiecie. Czarny Bór, Grzędy, Czarny... No ale sorry, tak, teraz już jestem z Grząd. No, a kiedyś... Nie, w Grzędach Górnych. Kochani, podziękujmy im wielkimi brawami. Powiem Państwu, czy to Grzędy, czy to Witków, czy to Borówno, czy to Czarny Bór, czy to Ważne. To jest jedna gmina, Czarny Bór, wielkie brawa dla nich! No ale kochani, teraz już widzę, czapki przygotowane, strażackie. Bowiem wjeżdża tutaj na ten parkiet Witków. Powitajmy Witków gromkimi brawami i wieniec. Przed Wami sołectwo Witków. Powitajcie ich wielkimi brawami, kochani. Przed Wami sołectwo Witków. O, pięknie się ustawcie do komisji, super. Prosimy o uwagę teraz. Kochani, za chwileczkę ta pszczółeczka mała zaśpiewa. Ona będzie śpiewać, pszczółka mała. Prosimy tylko mikrofon jej włączyć. Dzień dobry. Witków jest niedaleko stąd. Proszymy. Rozciąga się wśród pół i łąk. Przed nami sołectwo Witków! I ta malutka pszczółka. To koniec, to wielkie brawa dla tej pszczółki! Duże brawa, dziękujemy! A przygotowuje się za momencik sołectwo Jaczków. Wspaniacy!
Tak, bardzo prosimy. Tak, brawo młodzież, klaska, ale później tam... O, z boku, dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, przed Wami sołectwo Jaczków. A mikrofon musi być, dobrze. Pan akustyk tu jest przygotowany. Szanowni Państwo, jeszcze raz poproszę o wielkie brawa dla sołectwa Jaczków. Tak, przodem do komisji poprosimy. Jedziemy. Nowina się rozniosła, że dożynki dzisiaj są. Larum wielkie żem podniosła, by obudzić wioskę swą. Larum wielkie żem podniosła, by obudzić wioskę swą. Zebranie żeśmy zwołały, przygotować trzeba się. Zboża kłosy pozbierane, najpiękniejsze każdy wie. Zboża kłosy pozbierane, najpiękniejsze każdy wie. My są miłe jak szkowianki i urocze babki z nas. Dzisiaj pięknie wyglądamy, jak na łące polny kwiat. Dzisiaj pięknie wyglądamy, jak na łące polny kwiat. Dożynkowy wieniec mamy. Możemy klaskać. Ksiądz poświęcił podczas mszy. Przed komisję przekładamy i zaśpiewać chcemy ci. Przed komisję przekładamy i zaśpiewać chcemy ci. Też trzymajcie. Brawo, brawo! A to nie koniec! Widać, to jest dopiero rozgrzewka. Dzisiaj są dożynki, trzeba się radować, za obfite plony Bogu podziękować. Choć wiele trudności polski rolnik znosi i tylko o pomoc Pana Boga prosi. Gospodarstwa małe są już na upadku, bo nie ma chętnego przejąć ich po dziadku. Młodzi wolą jechać, pracować do Unii, a nie w gospodarstwie dziadka i babuni. Gdy u dziadka w domu nie ma już obrotu, to go odwiedzają tylko raz do roku. Jadą do Aldika albo do Biedronki, kupią mleko w proszku i świńskie ogonki. Rosołek z torebki, gulasz ze słoika, bo na wsi nie widać krowy i konika. Nic się nie opłaca, krowy wysprzedane i do sklepu chodzą po sztuczną śmietanę. Dziki pola ryją, sarny marchew jedzą, a złodzieje z workiem też w ziemniakach siedzą. Zostały ugory, posadzimy lasy, bo nigdy nie wrócą stare dobre czasy. Na te piękne wieńce zboża wystarczyło, żeby się nam w życiu dobrze powodziło. Na tym już kończymy to nasze śpiewanie. Niechaj też dla innych czasu coś zostanie. Ale mimo wszystko do nas zapraszamy. Na stoisku Jaczków dobry bimber mamy. Wow, brawo! Przed Wami kukani. A kapela sołectwo Jaczków, podziękujmy im wielkimi brawami. Dziękujemy pięknie, dziękujemy. A przygotowuje się kolejne sołectwo. Bodzentyn. Kochani, za chwileczkę goście tutaj u nas się pojawią. Biała mi mama, soski koroliki, kozała mi pognać, kozała mi pognać, goski kołożyki. Kozała mi pognać, kozała mi pognać, goski kołożyki.
goski, moje goski, kaj mi się podziały. Moje koroliki, kaj się osypały. Moje koroliki, kaj się osypały. Osypały mi się po brzegu, po wodzie. Już ci teraz będzie po mojej urodzie. Już ci teraz będzie po mojej urodzie. Kupione korole za ostatnie grosze. Cóż ją biedną pocnę, jej mama dowie się. Cóż ją biedną pocnę, jej mama dowie się. Ją temu nie winna. Wszystko Jasiu winie. Brawo. Bo mi koroliku wrócać nie powinien. Bo mi koroliku, bo mi koroliku wrócać nie powinien. Brawo, Bogęcyn, brawo, brawo, kochani. Duże brawa, to już wszystkie sołectwa, powiem Państwu tak, przepiękne śpiewanie, przepiękne wieńce. Nie pozostaje mi nic innego, jak za chwilę zapytać jury, czy będzie gotowa do wyniku, jeszcze będzie chwila. Dobrze. Zliczają. Dobrze, zliczają. No to, kochani, chwila przerwy. Lieber Bürger Meister Adam Gorecki, liebe Freunde aus Czarnibor, verehrte Gäste. Ich möchte mich in diesem Namen, im Namen der Gemeinde Steimke aus Deutschland in Niedersachsen ganz herzlich für die Einladung bedanken und freue mich, dass wir an diesem schönen traditionellen Fest teilnehmen dürfen, an dem 20-jährigen niederschlesischen Pirottenfest und Erntedankfest in Czarnibor. Gleichzeitig möchte ich ganz herzlich die Grüße von unserem Bürgermeister Thorsten Dede überbringen, der leider heute privat verhindert ist. Wir wünschen dem Fest noch einen guten Verlauf und haben uns überlegt, was bringt man an so einem Tag als Geschenk mit, da hier auf diesem 20. niederschlesischen Pirottenfest sicher vieles um Tradition geht, dreht und traditionelle Gerichte, haben wir uns gedacht, wir bringen auch was mit, einige traditionelle Gerichte aus unserer Gemeinde Steimke, und die möchte ich Herrn Bürgermeister Gorecki jetzt übergeben. Vielen Dank. Danke schön. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przetłumaczyć, ale no niestety niemieckiego nie znam, ale powiem Państwu tak, z tego co zwnioskowałem, to nasi goście dziękują za to, że nasz gospodarz Adam Górecki po raz kolejny zrobił tak wspaniałe święto, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, więc podziękujmy naszym gościom z Niemiec bardzo serdecznie! Nie sposób wszystko zapamiętać, ale Hans-Jürgen Schön mówił przede wszystkim, że serdecznie Was pozdrawia. Dziękujemy! I składa życzenia od gminy Steimke. Jest szczęśliwy, że może wspólnie z nami świętować dożynki i festiwal pierogowy. A ja dodam, że dziadkowie Hansa Jürgena mieszkali w Jaćkowie. I tak poznaliśmy się między innymi, że Hans odwiedził swoje, można powiedzieć, rodzinne strony. I często odwiedza nas, bo co roku jest na zlocie motocyklistów w Karpaczu i można go tam zobaczyć i bardzo, jak tylko możemy, to zawsze się spotykamy i mówimy o tym, co się w gminie Steimke nowego wydarzyło, a ja się chwalę to, co w gminie Czarny Bór. I myślę, że to jest początek takiej wymiany, ale też i przyjaźni między dwoma samorządami. W Niemczech gmina Steimke, a u nas w Polsce gmina Czarny Bór. Miałem zaszczyt już raz gościć. Był też wizyta po raz drugi i po raz trzeci też planujemy.
po raz drugi nie miałem, bo akurat osobiste sprawy mi nie pozwoliły, ale myślę, że ta współpraca będzie trwała. Czekamy na burmistrza, bo rok temu, czy dwa lata temu, fajnie. Burmistrz dwa lata temu się zmienił i dlatego już nas odwiedził tu w Czarnym Borze, ale czeka na rewizytę w gminie Sztajmpkę, także to jest na nas kolej, ale dziękuję Jurgen, że z małżonką przybyli i razem z nami świętują. Jeszcze raz poproszę o gromkie brawa dla naszych gości. Danke schön, dziękujemy. Szanowni Państwo, jeszcze chwilę jeszcze mamy przed ogłoszeniem wyników konkursu, bo będzie jednocześnie ogłoszany konkurs na najpiękniejszy wieniec, a także na te nasze niepowtarzalne pierogi. Szanowni Państwo, mili goście, niezmiernie mi jest przywitać, jest razem z nami ten niepowtarzalny pan, który nieraz w Czarnym Borze się pojawiał. I jest z nami ponownie, kochani, powitajcie go wielkimi brawami. Na każdym plakacie w Czarnym Borze był, znacie go na pewno. Przed Wami poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Grzegorz Macko. Dzień dobry, witamy w gminie Czarny Bór. Czyli kochani, możemy spokojnie, jak popatrzycie na tego pana, nie zmienia się uśmiech na twarzy. Z plakatów też taki był. Witamy bardzo serdecznie i gratulujemy, że jest pan tak wysoko i tak nisko, a jest pan w naszej pięknej gminie. Dzień dobry jeszcze raz. Witamy bardzo serdecznie. Ale kochani, chciałbym ogłosić, jeśli przygotujecie się. Szanowni Państwo, myślę, że jesteśmy powoli gotowi. Zaczniemy od wyróżnień. Pierwsze wyróżnienie tutaj. Zapraszam na scenę Sołectwo Bodzentyn. Wielkie brawa! Nasi goście zaproszeni. Wielkie brawa! Bodzentyn, tak, są razem tutaj z nami. Chodźcie, kochani, tutaj na scenę i dajcie się prosić. Wchodźcie z prawej lub lewej strony. Bodzentyn jest? Jest! Idą te wspaniałe panie! Uśmiechnięte! Brawo! Brawo, kochani, naprawdę wyróżnienie dla nich! To dziękujemy bardzo. Tutaj na boczek może na chwileczkę tutaj. Tak, tutaj. Tutaj. Będziemy czekać na pozostałych gości tutaj. Tak, o tutaj. Kochani, kolejne wyróżnienie. Dyplom. Uwaga, uwaga. Szanowni Państwo, jakie niecierpliwe te osoby są. Wyróżnienie dla sołectwa Grzędy Górne i Grzędy. Zapraszamy! Możecie robić co chcecie, ale uśmiechać się przy tym. Zapraszamy wyróżnienie Grzędy i Grzędy Górne. Zapraszamy, chodźcie! Absolutnie! Ale nagroda jest naprawdę świetna, proszę na pierwszą. Tak, nagroda jest naprawdę zacna.
Chodźcie, kochane panie, gratulujemy. Kochani, ale wielkie brawa dla grząd i grząd górny. Tutaj jest nagroda. Tutaj. Pana posła, bardzo proszę. Kochani, no jest 500 zł, jest! Brawo! Bardzo fajnie, dziękujemy. Stańcie tutaj, kochane panie, jeśli możemy prosić, żebyście tutaj stanęły, tutaj koło swoich. I kochani, kolejne mamy wyróżnienie. Tak, kolejne wyróżnienie. Szanowni państwo, zaprośmy bardzo serdecznie na scenę gospodarzy sołectwa Borówno! Zapraszamy Borówno! Szanowni państwo, zapraszam. Idą, wspaniałe panie. Ania na czele, sołtysem. Ale wasz fajny kapelusz, sołtys. Proszę bardzo. Tutaj zapraszamy, tutaj, tak? Bliżej. Gratulujemy, gratulujemy. Możemy też państwo tu się pokazać, jaka jest kwota. Jest 500 zł, brawo. Brawo, śmiało, naprawdę. Szanowni państwo, mili goście, wiem, że państwo na to czekacie. Ja też. I przedstawię państwu miejsce trzecie. Zapraszam. Uwaga. Miejsce trzecie. Zapraszam. Zapraszam. Sołectwo Czarny Bór! Witamy. Brawo, brawo. Starosta, starościna wchodzą, odbierają nagrodę. Gratulujemy. Gratulujemy. Może tutaj starosta pokaże też ten czek. Oj, kochani, tu się zwiększa kwota. 1000 zł, brawo! Sołectwo Czarny Bór. No już teraz będzie wiadomo, jak powiem drugie miejsce, to będzie wiadomo, który ma miejsce pierwsze. Jak to zrobić? Dobra, no powiemy miejsce drugie, żeby było sprawiedliwe. Kochani, kochani, powitajcie wielkimi brawami. Niesamowici byli. Naprawdę niesamowici. I są razem z nami. Przed państwem, sołeczko! Jaczków! Sołectwo! Zaprośmy Jaczków w miejsce drugie! Już wiemy, kto wygrał. Ale zapraszamy Jaczków, chodźcie! Idą te wspaniałe panie. Idą! Z panem na czele, sołtysem, brawo! Kochani, sołectwo Jaczku, miejsce drugie! Zacięta walka była. Proszę pokazać tutaj czek wszystkim. Też kwota wzrasta. 1300 zł. Jeszcze raz poproszę o brawa! Sołectwo Jaczku, brawo! Kochani! Kochani, miejsce pierwsze zrobimy inaczej, dobrze? Bo jest miejsce pierwsze, musi być wyróżnione. Uwaga, rączki do góry podnosimy. Wszyscy i tak. Tup, 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 tup. Wiktu! Zapraszam na scenę sołectwo Witków, miejsce pierwsze! Szanowni państwo, zwycięzcy. Wszyscy, Pszczółka Maja wygrała! Brawo! Pszczółka pokaże tutaj, tak, chodź na sam środek, chodź Pszczółko na sam środek. Chodź tutaj, pokaż to panom, tak, pokaż tutaj, brawo! 1700 zł, brawo kochani, jeszcze raz! Gratulacje! Powiem tak, szanowni państwo, to nie chodzi o miejsce pierwsze czy o wyróżnienie. To chodzi o to, że jesteście w gminie Czarny Bór i tak pięknie się bawicie. Gratuluję wszystkim sołectwom! Brawo, brawo! Dziękuję pięknie! Zapraszam na scenę. Znowu grzędowianki, coś pośpiewają, a potem będziemy pierogi ogłaszać i będzie się działo, kto te najsmaczniejsze zrobił. Niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju.
Brawo! Bumcyk, bumcyk, a muzyczka w dalszym ciągu gra. Pan wójt przeczyta. Kucharze, profesjonaliści. Zobaczymy, szanowni państwo, kto zdobył miejsce trzecie. Tylko momencik, wszystko ustawimy. Dobrze. Jesteśmy gotowi. Uwaga, oddaję mikrofon panu wójtowi. Miejsce trzecie. Kucharze, profesjonaliści. Bardzo proszę. Dla hotelu Maria za pierogi góralskie. Zapraszamy hotel Maria i pierogi góralskie. Zapraszamy was tak po góralsku. Hotel Maria. Zapraszamy na scenę. Mam nadzieję, że gdzieś nas kucharze słyszą. Hotel Maria. Miejsce trzecie. Halo, halo, chociaż ręka do góry, żebym widział, że idziecie w naszą stronę. Biegnie ktoś tam, biegnie. Biegnie ktoś? Biegnie, proszę zobaczyć, jaka góralka, pierogi góralskie, powitajcie! Kucharzy, profesjonalistów, Hotel Maria z Wałbrzycha, zapraszamy. Maria biegnie. Zapraszamy, zapraszamy. Kochani! Proszę tylko spojrzeć na obuwie tej pani. To jest prawdziwe święto. To są prawdziwe dożynki. Tak się powinno tańczyć. Takie obcasy. Proszę zobaczyć, kochane kobiety. Te buty kosztują majątek, a są niewidome. Brawo! Hotel Maria, gratulujemy. I uwaga. Zostać proszę z nami tutaj. Nagroda. I jeszcze tutaj. Jeszcze tak. Dobrze. Mamy, uwaga, miejsce drugie. Chatka Wlatka za Chinkali. Chatka Wlatka za Chinkali. Zapraszamy. Chatka Wlatka. Wlatka. Chatka Wlatka. Idzie. O, ten to się narobił tych pierogów. Zobaczycie państwo go za chwilę sami. Umorosowany. Jeszcze klepi, bo tam biorą te pierogi. Chatka Wlatka. Miejsce drugie. Tutaj na scenę zapraszamy. Kochani, ale naprawdę pomóżmy im oklaskami. Oni się starali. Oni o to walczyli. I są razem z nami. Brawo. Widać, profesjonalista kucharz, nie pod krawatem, tylko cały czas, jeszcze mąka jest u niego, brawo, gratulujemy, chatka Wlatka. Wielkie,
I zapraszamy tutaj, gratuluję. Szanowni Państwo, mili goście, kucharze, profesjonaliści, już załomęcznik, wójt gminy Czarnybór ogłosi, kto zdobył miejsce pierwsze, a jest nim... O, bardzo długa nazwa. Postaram się odczytać prawidłowo. Soczyste pieczyste, za tatarskie manty, z twarogiem i malinami. Szanowni Państwo, soczyste pieczyste, za tatarskie manty, z twarogiem i malinami. Soczyste pieczyste, chodźcie do nas, miejsce pierwsze. Kochani, zróbcie dla nich hałas, to jest miejsce pierwsze. Soczyste pieczyste. Gdzieś słyszą nas, soczyste pieczyste? Halo, halo, soczyste pieczyste, jesteście z nami? Chociaż rączka do góry, żebyśmy wiedzieli. Idzie, biegnie, biegnie. No i kochani, proszę zobaczyć. Mimo tej godziny, soczyste pieczyste nie idzie, ono biegnie. Brawo, kochani, miejsce pierwsze. No, rękawiczki, to jest profesjonalista, widać od razu. Kochani, ten kucharz od razu przygotowany jest, jak trzeba, to na scenie ulepi pierogi. Gratulujemy! Soczyste pieczyste! Za chwileczkę, tak? Tak jest. Kochani, laureaci, bardzo proszę stanąć przed sceną tutaj. Chodźcie też i też i goście, którzy wręczali. Bardzo prosimy pierwsze, drugie, trzecie i wy też. Bardzo proszę. Chwila dla fotoreportera. Kochani, poproszę jeszcze raz. Duże brawa! Gratuluję! Kucharze, profesjonaliści. Zostańcie tutaj z boku. Chodźcie tutaj, zostańcie, zostańcie jeszcze. Soczyste, pieczyste, zostańcie jeszcze. Tutaj zapraszam. I uwaga, teraz kolejna kategoria. Kochani, kolejna kategoria. Instytucje i organizacje. Trzecie miejsce. Uwaga, kochani. To grupa Niezłe Ziółko z Chełmska Śląskiego za pierogi z kaszą i białym serem. Zapraszamy Niezłe Ziółko. Z Uniemyśla. Uniemyśla, nie z Chełmska. Z Uniemyśla, zgadza się. Chełmsko gdzieś pojechało nadal. Jeszcze nie dojechało. Uniemyśla, tak jest. Za pierogi z kaszą i białym serem. Gratuluję. Niezłe Ziółko, jak pan wójt mówi. Miejsce drugie. Sołectwo Witków za pierogi z serem i szpinakiem. Zapraszamy, miejsce drugie to sołectwo Witków za pierogi ze serem i szpinakiem. Zapraszamy Witków. Biegnie Witków, o proszę, z lewej strony. Wianki się trzymają, to znaczy, że jest dobrze. Jest radość. Duże brawa, sołectwo Witków, gratulujemy. Szanowni Państwo, jeszcze raz gratulujemy. Drugie miejsce, sołectwo Witków, tutaj zapraszamy. Szanowni goście, przed Wami miejsce pierwsze, a miejsce pierwsze zajmuje... Szanowni Państwo, teraz już wiem, dlaczego w naszym przedszkolu brakuje miejsc. W przedszkole Melafirek za pierogi z bobem. Zapraszamy na scenę w przedszkole Melafirek i pierogi z bobem. Kochani, duże brawa. No gdzie są rodzice, co odsyłają tam swoje dzieci? Duże brawa, bijcie! Miejsce pierwsze! Brawo, gratulujemy. To są instytucje, organizacje. Kochani, zapraszamy Was tutaj po gratulacjach do wspólnego zdjęcia. Tutaj fota. Tutaj organizacje, instytucje. Tak, bardzo prosimy.
kochani, chwila na fotoreportera. Proszę zobaczyć, pani dyrektor szczęśliwa. Podwyżki będą, z tego co widzę. Jak wójt załatwi. Kochani, duże brawa dla nich! Brawo, brawo! Dziękuję. Proszę nie odchodzić, zostać tutaj z nami jeszcze. Tutaj bardzo prosimy. Powiem teraz kategoria ci wspaniali, amatorzy. Kochani, w kategorii trzeciej, czyli kategoria amatorów. Miejsce trzecie. Widzę, że na stałe zagościła na pudle tak zwanym. Pani Bronisława Ludkiewicz za pierogi z Bujnickiem. Zapraszamy panią Bronisławę Ludkiewicz i jej pierogi z Bujnickiem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bronisław. A Bronisław, panie Wójcie. Panie Wójcie, ale można powiedzieć pani Bronisława? Dobrze. Może być tak. Kochani, ale to jest niesamowite. Bronisława nic nie mówił. Ja wchodził na scenę. Bronisław. To powitajcie Bronisława. Duże brawa. No, wspólnie z żoną, wszystko jest. Tak, no oczywiście, że wszystko może być. Tutaj. Dziękuję, zapraszamy tutaj. Bronek, stawaj tutaj, bardzo proszę. Uwaga, mamy miejsce drugie. Ja nie wiem, co w tej rodzinie robią, że oni cały czas są na pierwszych trzech miejscach, ale tym razem lepsza była mamusia. Dla Danuty Pogwiz za pierogi ruskie inaczej. Szanowni Państwo, zapraszamy panią Danutę Pogwizd za pierogi ruskie inaczej. Gratulujemy, miejsce drugie. Brawo, kochani, idzie pani Danusia do nas. Brawo. Proszę zobaczyć, uśmiechnięta. I już za chwileczkę będzie wszystko jasne, szanowni Państwo. Szanowni Państwo, śmiało, duże brawa, duże brawa! Kochani, możemy zacząć. Miejsce pierwsze, a jest! O, po raz pierwszy. Dla Marcina Brandela za pierogi z marcepanem i figo. Brawo, zapraszamy pana Marcina Brandle. Zapraszamy za pierogi z marcepanem i figo. To on? O! To kochani, jeszcze raz! Szanowni Państwo, zapraszamy do zdjęcia. Na razie tutaj amatorzy, kucharze, bardzo prosimy. Bardzo prosimy, tutaj do przodu. Tutaj stańcie. Miejsce pierwsze, drugie, trzecie. Tutaj jeszcze. Stań tutaj bliżej. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć. Szczęście przyniosły chyba te skarpetki. Duże brawa! Miejsce pierwsze, drugie, trzecie! Brawo, kochani! I zapraszamy wszystkich laureatów tutaj na scenę do wspólnego zdjęcia. Tak jest, tabliczki do przodu, bardzo prosimy. Tak, pani dyrektor, zapraszamy do przodu. Szanowni Państwo, mili goście, poproszę o brawa dla wszystkich tych, którzy brali udział w 20. święcie niepowtarzalnego pieroga w Czarnym Boże. Kochani, poproszę o klaski dla nich! Powiem Państwu tak, to są brawa, im się należą wielkie brawa! O, po raz ostatni poproszę! Zróbcie dla nich hałas, kochani! Dziękuję bardzo, to są zwycięzcy, ale my jesteśmy wszyscy tutaj jako zwycięzcy. Więc bardzo serdecznie dziękujemy gościom, którzy wręczali. Jeszcze może przez momencik chwila dla fotoreportera. Szanowni Państwo, mili goście. Zaczynamy! Złote nutki przedbojów! Złote nutki przedbojów. Zameczku nie daj się
Kochani, możemy klaskać z muzyki! Hoppa! Przyszli po mojej prawej stronie te piękne wieńce i sołectwa.